dla większości z nas węże oznaczają niebezpieczeństwo. To dobrze. Co roku kąsają ponad 5 milionów osób. Niektóre mają zabójczy jad, inne są agresywne. Kilka posiada obie te cechy. Który z nich jest najbardziej niebezpieczny? Ten, którego masz przed sobą. Jakie masz szanse? Zaraz się dowiesz. Najgroźniejsze węże świata. Rejon Indo-Pacyfiku. Australia, Indie, ale przede wszystkim Azja Południowo-Wschodnia. Tu występują najbardziej zabójcze węże świata. Wilgotne lasy deszczowe Indonezji. Tereny łowieckie jednego z największych i najsilniejszych węży świata. Oto pyton siatkowy. Dłuższy niż londyński autobus. Nie jest jadowity, ale ma wybuchowy charakter. Może ważyć 160 kg. Tak ogromny drapieżnik potrzebuje porządnego posiłku. Zazwyczaj poluje nocą, ale w świetle dnia dzięki kolorom maskującym prześlizguje się niezauważony. Pomimo ogromnych rozmiarów jest zaskakująco aktywny. Nawet naczelne mogą być dla niego przekąską. Na wolności poluje w każdym środowisku. Ale woda pomaga podtrzymać jego masywne ciało. Potrafi zanurzyć się nawet na 20 minut. Nikt go nie zauważy. Strumienie to dla pytona najkrótsza droga do ludzkich siedlisk. W Azji Południowo-Wschodniej mieszka ponad 655 milionów osób. Wiele wsi leży na skraju dżungli. Znikają z nich zwierzęta domowe, a czasem także dzieci. Nocą pytony mają przewagę. Świetnie widzą w ciemności, a receptory na pysku pomagają im lokalizować stałocieplne ofiary. Kiedy pyton zaciśnie szczękę, w której znajduje się około 100 zakrzywionych zębów, ucieczka jest niemożliwa. Wąż oplata się wokół ofiary tak mocno, że w ciągu kilku minut zatrzymuje przepływ krwi. Potrafi otworzyć szczękę dość szeroko, by połknąć zdobycz większą niż jego czaszka. Ten posiłek ma rozmiary dziecka. To poważny problem, kiedy wygłodniały pyton zawędruje do wsi. W
przypadku pytona siatkowego poziom agresji jest wysoki. Ale ten wąż dysponuje tylko siłą. Nie jest jadowity, a jego ugryzienia są bolesne, choć należą do rzadkości. Z wyjątkiem małych dzieci, ofiary mają wysoką szansę przeżycia. Węże nie muszą być duże, by stanowić śmiertelne zagrożenie. Indie, Chiny oraz Indonezja słyną z kawy, herbaty i zabójczych gadów. Wśród liści kryje się niewielki wąż, który terroryzuje miejscowych rolników. To trwożnica pospolita. Trwożnice nie zamierzają zrobić ludziom krzywdy. Tu chodzi o ich niesamowite zdolności łowieckie. Podobnie jak pytony, wykorzystują receptory umieszczone po obu stronach głowy, by lokalizować stałocieplne ofiary, takie jak ptaki czy szczury. Mają duże gruczoły jadowe i długie, ruchome zęby. Podobnie jak inne żmije, potrafią otworzyć szczęki pod kątem prawie 180 stopni. Ale to nie jad jest największym zagrożeniem. Trwożnice są niebezpieczne, bo mieszkają na drzewach i polują na wysokości głowy człowieka. Ugryzienie może powodować krwawienie i bolesny obrzęk, które czasem prowadzą do śmierci przez uduszenie. Te żmije odpowiadają za więcej ugryzień niż jakiekolwiek inne węże w Azji Południowo-Wschodniej. A na dodatek nie są tu same. W ściółce czają się inne jadowite żmije. Odpowiadają za kilkaset przypadków ukąszeń rocznie. Mokasyny gładkie. W Azji Południowo-Wschodniej nie brakuje plantacji palm olejowych i kauczuku. To idealne miejsce do polowania na gryzonie. Mokasyny od razu wstrzykują ofierze szybko działającą chemotoksynę, która wywołuje silny ból, rozległą martwicę i krwotok wewnętrzny. Jad jest tak skuteczny, że bada się jego właściwości przeciwkrzepliwe w leczeniu udarów. Trwożnice polują na drzewach. Mokasyny na ziemi, gdzie czekają na gryzonie i żaby. Ich wydłużone, centkowane pyski są niewidoczne wśród zeschłych liści. Łatwo na nie nadepnąć. Potrafią przebić zębami but. Z dala od miast w Azji Południowo-Wschodniej mieszkańcy nie mają dostępu do leczenia. Dlatego ofiary, które przeżyją, często mają niesprawne kończyny lub przechodzą amputacje. Mokasyny mają w tych okolicach bardzo złą reputację. Czas na podsumowanie zawodników. Jad żmij jest dość silny, by uszkodzić kończyny. Atakują bez chwili wahania. Ale choć odpowiadają one za setki tysięcy ukąszeń rocznie, tylko 2% przypadków prowadzi do śmierci. To i tak wystarczy, by prześcignąć pytona siatkowego. W Indiach żyją 4 spośród najbardziej zabójczych węży świata i prawie 1 400 000 000 osób. To populacja 4 razy większa niż w Stanach Zjednoczonych, a w kraju mniejszym niż amerykański zachód. Miriady mieszkańców i niebezpieczne węże. Przepis na katastrofę.
Jednym z najbardziej jadowitych węży jest niemrawiec indyjski. Wydaje się nieszkodliwy, ale jego jad stworzony, by unieruchamiać ofiary, może doprowadzić u ludzi do zatrzymania oddechu. Jedno ukąszenie mogłoby zabić 7 osób. Za dnia niemrawce są płochliwe, łagodne i powolne. Nocą zmieniają się w aktywnych łowców. Podczas pory deszczowej wpełzają do domów, by się schronić i pożywić gadami. Jeden niewłaściwy ruch może doprowadzić do śmierci. Ugryzienie niemrawca indyjskiego jest niewielkie i bezbolesne. Przypomina ukąszenie komara. Ale w kilka godzin prowadzi do paraliżu, a nawet śmierci. Wiele ofiar po prostu nigdy nie budzi się ze snu. Niemrawiec indyjski jest w Indiach problemem, ale to nie on jest najbardziej niebezpieczny. Ten wąż poluje z zasadzki. Pozostaje niewidoczny do chwili, kiedy jest już za późno. Jadowita żmija łańcuszkowa. Jeden z najniebezpieczniejszych węży w całej Azji. Ten duży i powolny gad jest mistrzem kamuflażu. Nie ucieka, dlatego łatwo na niego nadepnąć. Nie tylko go nie widać, ale jego atak jest tak szybki, że nie ma czasu na reakcję. W dużej spłaszczonej głowie kryją się 2 ponad centymetrowe zęby, którymi wstrzykuje dużą dawkę cytotoksyny. Ukąszenie powoduje nieznośny ból, a jad niszczy tkanki. Żmija łańcuszkowa jest sprawnym drapieżnikiem, dla ludzi niebezpiecznym, bo uwielbia nasze domy. Dlaczego? Nie ze złośliwości, ale z powodu szczurów. Tutaj nie ma szpitali, a antytoksyna, nawet jeśli uda się ją zdobyć, nie zawsze działa. Z powodu ukąszeń tysiące osób rocznie traci kończyny lub nawet życie. Wróg czy sprzymierzeniec? Pomaga w deratyzacji. Gryzonie także gryzą, więc żmije mają sprytną strategię. Kąsają. A potem puszczają ofiarę. Duże gruczoły umiejscowione z tyłu głowy zawierają dość jadu, by zabić 600 myszy. Niemrawca indyjskiego i żmiję łańcuszkową uznaje się za 2 z najbardziej zabójczych węży na świecie. Jak wypadają w naszym rankingu?
Niemrawiec niechętnie gryzie, ale wstrzykuje ofiarom jedną z najpotężniejszych toksyn świata. Występuje w Indiach i odpowiada za dziesiątki tysięcy ukąszeń rocznie. Bez pomocy lekarskiej 80% ofiar umiera. A co ze żmiją łańcuszkową? Jej gruczoły jadowe są większe. Żmija wstrzykuje większe dawki jadu. W Indiach występuje powszechnie, cechuje ją duża agresja. Odpowiada za więcej ukąszeń niż jakikolwiek inny wąż w kraju i zabija tysiące ofiar rocznie. Pomimo ogromnego potencjału, niemrawiec ma małe zęby i niewiele jadu. Żmija łańcuszkowa trafia na szczyt listy. Aby znaleźć godnego rywala, przenosimy się do kraju o najbardziej zabójczej przyrodzie – Australii. To kraina słońca, fal i węży. Tutaj znajdziemy je w każdym środowisku. Ale jeden gatunek występuje na obszarze całego kraju. Istnieje wąż tak niebezpieczny, że dostał nazwę zdradnica śmiercionośna. Trudno ją dostrzec. Dzięki wzorom i barwie zlewa się z tłem, jałowymi pustyniami lub podszyciem w australijskich lasach. Oto i ona. Widać ją tylko wtedy, kiedy się przemieszcza. Wychodzi na drogi lub wślizguje się na nasze podwórka. Kiedy się zatrzyma, zniknie. Potrafi leżeć bez ruchu czasem przez wiele dni. Przygotowuje się do błyskawicznego ataku. Zna pewną sztuczkę. To robak czy ogon? Kiedy zaciekawiona ofiara podejdzie bliżej, niewidoczny zabójca zaatakuje z ogromną prędkością, w niecałą 1/10 sekundy. Zdradnica jest niebezpieczna, bo reaguje agresją na zwierzęta domowe i ludzi. Leży przyczajona. Nieuważni wędrowcy mogą na nią nadepnąć. Ponad półcentymetrowe zęby, błyskawiczne ataki, duże ilości jadu. Obrażenia bywają poważne. Silna neurotoksyna może zabić człowieka w 6 godzin. Ludziom udaje się jej uniknąć. Ale psy mają mniej szczęścia. Umierają po zaledwie 20 minutach bez względu na to, czy otrzymają pomoc. Jedna dawka jadu wystarczy, by zabić ponad 18 osób. Zdradnica atakuje z ogromną prędkością i jest agresywna. Najbardziej zagraża wędrowcom. Ale choć co roku zabija wiele zwierząt domowych, wśród ludzi prawie wszystkie jej ofiary przeżywają. Z powodu powszechnego dostępu do opieki medycznej i antytoksyny plasuje się na niższej pozycji. Tereny położone tysiące kilometrów od wybrzeża w środkowej Australii zamieszkuje wąż o złej reputacji.
kajpan pustynny jest najbardziej jadowitym wężem świata. Dlaczego? Życie tutaj nie jest łatwe. Aby znaleźć pokarm, mierzący ponad 180 cm tajpan nie może czekać bezczynnie, musi polować. Jego jad zawiera neuro i hemotoksyny. Jeśli jeszcze ucieknie, tajpan spędzi wiele dni na poszukiwaniu pokarmu. Dlatego wstrzykuje ofiarze dawkę jadu 40 tysięcy razy większą niż potrzebna, by ją zabić. To nie przelewki. Jedno ugryzienie wystarczyłoby, by uśmiercić ponad 100 osób. Po kilku sekundach dochodzi do paraliżu i krwawienia wewnętrznego. Dla szczura nie ma ratunku. Na pustyni nie można marnować czasu. Nie ma tu cienia, a temperatura przekracza 37 stopni Celsjusza. Tajpan przystosował się do tych warunków. Zmienia kolor skóry. Latem staje się jaśniejszy, żeby uniknąć przegrzania, a podczas chłodniejszych miesięcy ciemnieje, by zatrzymać ciepło. Tajpany szukają schronienia w opuszczonych norach i głębokich szczelinach. To idealne miejsce, by ukryć jaja. Nowo wyklute tajpany są 5 razy mniejsze od swoich rodziców, ale także zabójcze. Muszą radzić sobie same. Mogą liczyć tylko na jad. Ale jeden z drapieżników jest na niego odporny. To mulga. Ma ponad 3 metry długości i waży prawie 6 kg. Jest najcięższym z australijskich jadowitych węży. Nazywana także czarnicą brunatną. To zabójca odporny na toksyny większości węży, w tym także mniejszych tajpanów. Jad mulgi nie jest tak silny jak tajpana, ale jego dawka jest potężna. Podczas ugryzienia wstrzykuje go nawet 6 razy więcej. To prawdziwy rekord. U ofiar dochodzi do krwotoku, paraliżu i niewydolności nerek. Australię zamieszkują jedne z najbardziej jadowitych węży świata, ale jak wypadają na tle swoich rywali? Tajpan pustynny zasłużył na swoją reputację. Jego jad jest tak silny, że ofiara umiera w niecałą godzinę. Ale ten płochliwy wąż jest stosunkowo łagodny i woli uciec niż walczyć. Rzadko kąsa ludzi. Australia ma ponad 25 milionów mieszkańców.
ale 85% populacji mieszka w odległości do około 50 km od wybrzeża. A tajpany pustynne znajdziemy w australijskim interiorze. Prawie wszyscy ugryzieni przeżyją dzięki szybkiej pomocy medycznej. Tajpan może być najbardziej jadowitym wężem świata, ale na pewno nie najbardziej zabójczym. Może ten tytuł należy się muldze? Jej jad nie jest tak silny, ale mulga wstrzykuje ogromną dawkę trucizny. To najpowszechniejszy wąż w Australii, więc często zdarzają się przypadki ugryzień. Ale dzięki antytoksynie rzadko dochodzi do śmierci. Mimo wszystko jest bardziej zabójczo od tajpana. Mulga jest zawodnikiem wagi ciężkiej, ale żeby znaleźć prawdziwych zabójców, musimy przenieść się do dżungli Azji Południowo-Wschodniej. To tereny łowieckie najdłuższego jadowitego węża na świecie. Kobra królewska potrafi unieść się z ziemi i spojrzeć nam prosto w oczy. Za pomocą silnych mięśni podnosi się na 120 cm. Jak większość kobr, potrafi spłaszczyć żebra i rozłożyć skórę na szyi. Na wolności dożywa 20 lat. I osiąga długość ponad 5 metrów. Kobry królewskie są ogromne. Mają wielki apetyt i dużą dawkę jadu. Jedno ugryzienie zabije słonia w 3 godziny, człowieka w 30 minut. To wszystko ma swoje uzasadnienie. Kobra poluje na inne duże węże. Choć żywi się niewielkimi jadowitymi niemrawcami i innymi kobrami, zazwyczaj wybiera większe gatunki, nawet pytony. Ten 3-metrowy połos smugołki nie wie, że coś mu grozi. Maskuje się za pomocą zapachu ostatniej ofiary, żeby inne gryzonie ich nie wyczuły. Kobra z łatwością go wytropi. Wykorzystuje dolną szczękę, by wyczuć delikatne drgania ziemi i zlokalizować cel. Ma do dyspozycji jad, siłę i duże rozmiary. Na nieszczęście dla jej ofiary i dla nas. 16-milimetrowe zęby za jednym razem wstrzykują 20 razy więcej jadu niż większość węży. W ciągu kilku minut neurotoksyny porażają układ nerwowy. Paraliżują ciało, uszkadzają płuca i zaburzają czynności mózgu. Pozostałe toksyny zapoczątkowują trawienie od środka. Zęby skierowane do środka
pomagają kobrze połknąć ofiarę. Ponad 5-metrowa kobra z łatwością pożera 3-metrową ofiarę. Jest największym jadowitym wężem w okolicy. Ale czy zagraża człowiekowi? Jedno ugryzienie kobry królewskiej wystarczyłoby, żeby zabić 20 osób. Pomimo rozmiarów i reputacji ten wąż nie jest bardzo agresywny, ale nie zawaha się zaatakować w samoobronie. Co roku dochodzi do dziesiątków tysięcy przypadków ukąszeń. Z braku pomocy ginie tysiące osób. Kobry królewskie mogą rywalizować z największymi zabójcami, ale gryzą niechętnie, dlatego spadają na niższą pozycję. Jeśli nie kobra królewska, to może cała rodzina azjatyckich kobr? W rejonie Indo-Pacyfiku występuje co najmniej 12 gatunków kobr. Wszystkie są niebezpieczne dla ludzi. Niektóre plują jadem, inne zdają się na rozmiar, spryt i zabójcze ukąszenia. Kobra nepalska występuje w Azji Południowo-Wschodniej, aż po Tajlandię. Ma ponad 180 cm i poluje na gryzonie na polach ryżowych. Kontakt z ludźmi jest nieunikniony. Ma wybuchowy temperament i reaguje agresją. Na płaszczu ma duże koło. Jej jad zawiera silną neurotoksynę i należy do najszybciej działających na świecie. Jednego z węży azjatyckiej Wielkiej Czwórki można znaleźć w Indiach. Zamieszkuje tereny na skraju lasów, pól i wsi, w pobliżu wody. Ma nie jedno, lecz dwa koła. To kobra indyjska. Kobra indyjska jest wyczulona na ruch. Często atakuje i jest bardzo jadowita. Ma szeroki kaptur i wie, jak zrobić wrażenie. Wzór jest bardzo wyraźny. Łatwo ją rozpoznać. Na obrzeżach wsi szuka pokarmu. Ukąszenie powoduje nie tylko uszkodzenie tkanek, ale także całkowity paraliż, który uniemożliwia oddychanie. W pobliżu ludzkich siedlisk pokarmu nie brakuje. Kobra jest tu częstym gościem. Budzi takie przerażenie, że stała się obiektem kultu. Ale czy zasługuje na pierwsze miejsce w naszym rankingu? Ukąszenia kobry nepalskiej i indyjskiej są niebezpieczne. Śmierć następuje szybko. Kobry atakują, kiedy zauważą ruch, ale stanowią zagrożenie, bo jest ich dużo. Występują w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej, na terenach, które zamieszkują miliardy ludzi. Odpowiadają za setki tysięcy ukąszeń rocznie.
powodu braku dostępu do opieki medycznej dziesiątki tysięcy ich ofiar umierają. Dlatego kobry nepalska i indyjska zdobywają tytuł najbardziej zabójczych w Azji. Niełatwo będzie je prześcignąć. Poznajmy drugiego na liście najbardziej jadowitych węży świata. W Australii wielu zabójców wygląda podobnie. Tajpan? Mulga? Nie. To niby kobra siatkowana. W Australii odpowiada za najwięcej śmierci z powodu ukąszenia. Podobnie jak w przypadku tajpana, jej jad jest stworzony do tego, by błyskawicznie zabijać. Niby kobry też są szybkie i potrafią ścigać ofiary. Ale są niebezpieczne, bo świetnie radzą sobie w miastach na wschodnim wybrzeżu, najgęściej zaludnionych obszarach Australii. Mają 1,5 metra długości i potrafią przecisnąć się przez szczeliny do domów i szop. Jak wiele innych niebezpiecznych węży, szukają szczurów, ale często mają do czynienia z ludźmi. Kiedy czują się zagrożone, wyginają ciało w kształt litery S. Atakują z prędkością ponad 60 km na godzinę. Często szeroko otwierają pysk, bo ich zęby są krótkie i nieruchome. Zwykle oznacza to bezbolesne ukąszenie, które trudno zauważyć. Ale za każdym razem niby kobra wstrzykuje niewielką, lecz zabójczą dawkę jadu, który powoduje postępujący paraliż i krwawienie. Ofiary słabną w kilka minut. Jeśli nie dostaną pomocy, za pół godziny będą martwe. Jad niby kobry jest tak toksyczny, że nawet podanie surowicy niewiele pomoże. Wąż ma wybuchowy temperament i atakuje bez ostrzeżenia. Jest odpowiedzialny za tysiące ukąszeń rocznie. W ciągu ostatniej dekady przypisano mu 60% przypadków ugryzień w Australii. Niby kobry są jadowite i agresywne, nie brakuje im okazji do ataku. Ale z powodu dostępności opieki lekarskiej nie zajmą pierwszego miejsca. Najbardziej zabójczy wąż jest agresywny. Ma okazję do ataku, a jego ofiary są bezbronne. Wracamy do Indii. Mieszka tu prawie 1,5 miliarda ludzi. Wielu z nich pracuje na gęsto zaludnionych obszarach wiejskich. To właśnie tutaj znajdziemy 4 z najbardziej zabójczych węży świata. 3 już znamy. Ponad 50 tysięcy osób rocznie umiera z powodu ugryzienia przez węża. To tak jakby w ciągu roku znikało jedno miasteczko. Za większość przypadków śmiertelnych odpowiada 4. wąż. Efa piaskowa. Wiele węży ostrzega swoje ofiary, ale ten jest urodzonym oszustem. Efa ma zaledwie 30 cm długości. Jest niewielka, ale bardzo niebezpieczna. Pod względem siły jadu przewyższa kobry. Cechuje ją
agresja. Atakuje bez wahania. Szybko i zajadle. W przypadku zagrożenia zwija się w kłębek i pociera o siebie łuskami, wydając złowrogi dźwięk. Kto go zignoruje, będzie w niebezpieczeństwie. Ataki i wstrzyknięcie jadu następują szybko. Ale Efa jest niebezpieczna, bo mieszka w pobliżu ludzi. Występuje w Indiach i Pakistanie na najgęściej zaludnionych, odizolowanych terenach rolniczych. Tutaj dostęp do szpitala jest ograniczony. Ofiary często zdają się na tradycyjne, nieskuteczne leczenie. Efa odpowiada za więcej śmiertelnych ukąszeń niż wszystkie inne gatunki razem wzięte. Wiele ofiar to dzieci. Efy są niewielkie i doskonale się kamuflują. Trudno je zauważyć wśród liści i traw. W odróżnieniu od żmii łańcuszkowych nie uciekają, ani nie markują ataku jak kobry królewskie. Nie zamierzają się wycofać. Ugryzą każdego, kto zanadto się zbliży. Kończyny ofiary puchną. Jad niszczy naczynia krwionośne i mięśnie. Często konieczna jest amputacja. Jeśli ofiara nie dostanie pomocy, wraz z nieznośnym bólem następuje niewydolność organów i w konsekwencji śmierć. Efa nie jest największa ani najszybsza, ani nawet najbardziej jadowita. Ale mieszka w pobliżu ludzi, jest agresywna i atakuje bez ostrzeżenia, co czyni z niej najbardziej zabójczego węża rejonu Indo-Pacyfiku. Te węże mają złą reputację, ale gryzą w obronie własnej. Nie polują na ludzi i nie zamierzają ich krzywdzić. Nie mają kończyn, dlatego musiały wykształcić inne rodzaje umiejętności. Broń chemiczną, wyczulone zmysły i niezwykłą siłę mięśni. Bez nich gryzonie mnoży